Polski Kongres Energii Odnawialnej to pomysł na szeroką debatę dotyczącą aktualnego stanu OZE w Polsce. Wspólnie z partnerami, z którymi organizujemy ten kongres, z Fundacją Polski Kongres Gospodarczy, na czele którego stoi pan premier Waldemar Pawlak, z pracodawcami RP oraz ze wszystkimi organizacjami, które zrzeszają przemysł energii odnawialnej w tym kraju, doszliśmy do wniosku, że potrzebna jest nam taka platforma do debaty, do dyskusji nad wytycznymi i kierunkami, w których powinny rozwijać się poszczególne dziedziny energetyki odnawialnej w Polsce i stąd pomysł na zorganizowanie cyklu konferencji. Cały czas brakuje systemowego rozwiązania. OZE u nas w Polsce rozwija się już od wielu lat. Dzisiaj jesteśmy na poziomie między 7 a 8%. Mamy 15 miejsc w 2020 roku. Myślę, że ustawa pozytywnie by wpłynęła na rozwój produkcji energii odnawialnej, natomiast to nie tylko w tym kontekście trzeba rozpatrywać, trzeba rozpatrywać w kontekście całej gospodarki. To by były nowe miejsca pracy, to by był rozwój badań naukowych, rozwój przemysłu. W pewnym sensie jest przeszkodą, że jest przyzwyczajenie polskich przemysłu, naukowców i badaczy, że bogactwem Polski jest węgiel. I powstało silne lobby, które nie bardzo może zrozumieć, że z biegiem czasu, kiedy Unia zmienia nastawienie do korzystania z surowców, że nie możemy korzystać już z węgla, dlatego że on emituje bardzo dużo dwutlenku węgla. Brak ustawy o OZE ma w tej chwili ogromny wpływ na rynek. O ile jeszcze inwestycje wiatrowe jakoś się toczą siłą rozpędu, to mogę powiedzieć, że w sektorze fotowoltaiki tracimy bardzo dużo inwestorów. Z naszego doświadczenia, ze względu na brak ustawy o OZE, wycofał się inwestor z inwestycją już w pewnej fazie zaawansowania, tracąc nawet kilkaset tysięcy euro. Był to inwestor, który chciał wybudować w Polsce farmę fotowoltaiczną o mocy 70 MW, kupując od gminy ponad 70 hektarów gruntu. Jeżeli popatrzymy przez pryzmat tego, że każdy Polak mógłby produkować dla siebie indywidualnie energię, to stajemy się automatycznie silnym państwem, dlatego że silny Polak indywidualnie to jest silne państwo. Są to instalacje, które nawet przy dzisiejszych zwrotach zwracają się w granicach powiedzmy 7 do 10 lat, natomiast pracują przez 25 lat, czyli w każdym przypadku, jeżeli będziemy rozważać tego typu rzeczy w skali długofalowej, to się będzie zwracało. Klastry to są takie organizacje, które skupiają przedsiębiorców, świat nauki oraz samorząd lokalny. I chodzi tutaj, aby wytworzyć efekt takiego wzajemnego wspomagania się, aby na terenie samorządów promować firmy z danego regionu, które wytworzą jakieś innowacje, które to innowacje spowodują dodatkowe miejsca pracy dla mieszkańców. Główne cele to wsparcie, jeżeli chodzi o innowacyjność rozwiązań, jakie pojawiają się w przypadku odnawialnej energii, wsparcie informacyjne, jak i również wsparcie naukowe, co jest bardzo ważne w tym momencie, jak i również działanie tak w stronę, aby klaster, który jest klastrem regionalnym, nie pracował tylko i wyłącznie na rynku swoim tutaj, że powiem, rodzimym, ale również był taką furtką do możliwości inwestycyjnych w Europie Zachodniej, jak i również na całym świecie. Na konferencji mieliśmy przedstawiciela francuskiego, który nam dokładnie, bardzo ładnie opisał, w jaki sposób na przykład państwo francuskie wspiera inicjatywy klastrowe, doprowadzając do tego, żeby te inicjatywy stały się inicjatywami międzynarodowymi i żeby firmy skupione w klastry, firmy skupione wokół jakiejś tam idei, wokół jakiejś działalności mogły się szybciej rozwijać, mogły się lepiej rozwijać. Mały trójpak zrobił bardzo dobrą rzecz, gdy zniósł bariery administracyjne, które ograniczają te mini instalacje, tak jak na przykład konieczność posiadania koncesji. To jest bardzo pozytywna sprawa. Nie trzeba płacić ZUS, nie trzeba robić różnych administracyjnych spraw, bo inaczej by się taki system nie opłacał. Druga sprawa to jest pozytywna, to jest
podanie sposobu szkolenia certyfikowanych instalatorów. Natomiast podstawowa sprawa, jaką jest mechanizm wsparcia, nie został w ogóle poruszony w małym trójpaku. Ustawodawca czy też rząd mówi, że będzie to zrobione w dużym trójpaku. To, co jest zaproponowane, 16 groszy za kilowatogodzinę, to jest gorzej niż w chwili obecnej. Taki kongres to jest zawsze dobre miejsce do spotkań, do wymiany idei. Myśmy mieli, moim zdaniem, bardzo ciekawą rozmowę i dyskusję w sumie też z publicznością zaproszonych ekspertów. Ci zaproszeni eksperci to byli i specjaliści od klastrów, i specjaliści od doradzania przedsiębiorcom czy klastrom, jak i również przedstawiciele nauki. Mieliśmy również pana z firmy doradczej zajmującej się klastrami we Francji, który przedstawił nam, jak ta polityka wyglądała we Francji, jak polityka wsparcia i rozwoju klastrów.